Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam, poranny gość Radia RDN Małopolska, Paweł Augustyn, przewodniczący producentów trzody chlewnej i były prezes Izby Rolniczej w Tarnowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mówi Pan, że jest 1-0 dla rolników przeciwko ministrowi. Co Pan dokładnie ma na myśli? Myśmy zorganizowali w Warszawie konferencję prasową i taki happening, gdzie zwracali się do polskiego ministra rolnictwa o wystąpienie do Komisji Europejskiej o ukaranie czeskiego ministra za wprowadzenie tej instrukcji sławetnej, o której było głośno w mediach, która... Instrukcji weterynaryjnej, tak. Która polegała dokładnie na czym, przypomnijmy? Na tym, że polskie produkty były w sposób szczególny badane, żeby nie mogły wchodzić na rynek czeski. Oczywiście doprowadziło do takiej sytuacji, że były wielkie kolejki na granicy. Tak, że były kolejki, że tiry stały na bocznicach, były badane, żywność była badana, żeby nie wpuścić przed świętami na rynek czeski. I oczywiście polski minister nie wystąpił do Komisji Europejskiej o ukaranie czeskiego rządu z uwagi na to, że nie można odstępstw z Unii Europejskiej robić. Dyrektywa unijna mówi jednoznacznie, że każdy kraj podlega jednakowym przepisom weterynaryjnym i kontrolom i nie można robić mamy tego żadnych... Obrót tak, towarów. Wolny obrót towarów i nie można robić żadnych odstępstw. Co się okazało? W poniedziałek, myśmy zachęcali Czechów do kupowania dalej polskich produktów swoją drogą. Zaapelowaliśmy do polskich rolników o niekupywanie czeskich traktorów, ciągników i samochodów, tak? I okazało się, że czescy importerzy, czescy również konsumenci, związki konsumenckie same zaskarżyły, wyręczyły polskiego ministra. Zaskarżyły własny czeski rząd do Komisji Europejskiej, aby sprawdzić, czy nie zostały naruszone przepisy Unii Europejskiej, dyrektywy, w związku z tym, że blokowano polskie towary na ich rynek, bo przypomnę, że my jesteśmy drugim eksporterem do Czech żywności, rolno-spożywczych rzeczy, natomiast produktów, natomiast pierwsi są Niemcy, ale Niemcy mają dużo droższą żywność niż my i dużo gorsze jakości. Mamy nisko przetworzoną. W związku z tym Czesi widzimy, co się dzieje na granicach, tak? Masowo wykupują towary Słowacy, Czesi. I się okazało tak, że no nie pasuje to jednemu z wiceministrów czeskich, ponieważ on jest potentatem, jednym z najbogatszych ludzi w Czechach, akurat z branży rolno-spożywczej, czyli no, na rękę było blokowanie polskich produktów. Ale czy to i nie wygraliśmy. Ale czy to nie jest tak, że celowo daliście taki pstryczek w nos ministrowi Sawickiemu, bo przecież zorganizowanie konferencji w PAP-ie, no to jest chyba dobry zabieg PR-owski, skoro to idzie na cały świat. Tak, no uważam, że daliśmy ministrowi żółtą kartkę i udowodniliśmy, że polski minister rolnictwa jest biernym ministrem. Ja mu to osobiście powiedziałem w gabinecie, że panie ministrze, po spotkaniu, zerwaliśmy spotkanie z uwagi na to, że z tym panem się nie da rozmawiać. Minister po łacinie znaczy służba, służyć, tak? Czyli minister polskiego rządu ma służyć polskim rolnikom, tak? A minister Sawicki mówi, że nie zrobi, Unia Europejska mu tak kazała, nie wystąpi o dodatkowe środki, nie będzie zabiegał, on nic powiedział, tyle, bo dostaliśmy i tym mam, i to ma wystarczyć. Czyli tak? Rozumiem, że chcieliście udowodnić co? Bierność ministrowi tak. Sawickiemu? Tak, znaczy to bierna postawa ministra jest od dawna już, z uwagi na to, że widzimy, co się dzieje w Czechach, tak? Opodatkowali supermarkety, opodatkowali, tak? Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Grecji. Wstrzymano prywatyzację również sektora rolno-spożywczego, autostrad, różnego rodzaju przedsiębiorstw państwowych, które były w trakcie prywatyzacji. Dało się to zrobić, tak? U nas, proszę pana, panie redaktorze, nie dało się przez 10 lat wprowadzić obrotu dla rolników w sprzedaży, tak zwanej sprzedaży bezpośredniej. Czyli rolnik, który wyprodukuje sobie w gospodarstwie żywność, żeby ją mógł sprzedać. Gdyby to minister Sawicki wprowadził, to dziś na rynku, z rynku, sami konsumenci ściągnęliby od rolników część tego towaru, tak? Szczelił sobie go do własnej bramki. To samo jest z ubojem rytualnym, tak? Po co była cała afera z ubojem rytualnym? Stało się tak, że dziś Czesi, Węgrzy, Słowacy ubijają, tak? A my nie ubijamy, bo oddaliśmy walkowerem ten rynek, tak? Mało tego, wrócę do protestów, które w tej chwili się zaostrzają, tak? Panie aktorze, w 2006 roku, kiedy świętej pamięci Andrzej Leper jeszcze organizował blokady, nie wiem, czy pan pamięta, pan jest młodszy, oczywiście, może pan nie pamięta, pan. Pamięta pan. Ja stałem na czele blokad w Tarnowie, w tarnowskich blokad, tak? I dziś sobie sprawdziłem jeszcze w internecie ceny, tak?
Nie sobie pan wyobrazi, że wówczas, kiedy protestowaliśmy, cena tuczników była 4 zł, ale ile kosztowało kilogram szynki? Otóż szynka kosztowała 12 zł, a kiełbasa wiejska 10 zł. A dziś mamy tuczniki po 3,50, tak? Czyli 50 groszy taniej, a szynka kosztuje 30 zł, kiełbasa wiejska 28 zł, około średnio mówię, tak? Czyli co, o 20 zł zdrożał towar w sklepie, a u rolnika spadło 50 groszy w dół, tak? Są to rzeczy niesamowite, niewyobrażalne. Kto na tym wszystkim zarabia? Oczywiście iluś tam podatki to jest raz, ale iluś tam jeszcze pośredników, tak? Kto blokuje sprzedaż bezpośrednią z gospodarstw rolnych? Oczywiście pośrednicy, ponieważ po kolei ci pośrednicy zarabiają na rolniku, a minister rolnictwa ma większość w polskim Sejmie i ja nie dopuszczam takiej informacji od ministra, że czegoś się nie da zrobić. No przecież w Sejmie ma większość, tak? Polskie Stronnictwo Ludowe razem z Platformą i wszystko się da zrobić, szanowni rolnicy. Wszystko się da zrobić, tylko polski minister nie chce tego zrobić. I dlatego rolnicy wyjadą na ulicę. Na początek pokojowa manifestacja zapowiedziana w zeszłym tygodniu na naszej antenie. Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie jutro o godzinie 11. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych rolników i organizacji rolniczych. No dosłownie za właściwie 40 minut rozpoczną blokadę dróg, tylko że na Mazowszu. Tak, panie doktorze, tak się okazało, że przez bierną postawę polskiego ministra, który nie walczy o nasze interesy, nie zabiega o nasze interesy, przypomnijmy, że stara Unia Europejska handluje również już z Rosją i to pod stołem handlowali cały czas, doprowadziła do tego, że nie załamał się tylko rynek trzody chlewnej. Dziś mamy załamanie rynku we wszystkich gałęziach produkcji. I to, co ja kiedyś mówiłem, że jeżeli minister rolnictwa dalej będzie tak postępował, to drobni rolnicy już zostali wykoszeni z rynku. Unia już drobnych wykosiła, tak? Małopolska, Świętokrzyskie, Podkarpackie. U nas zostało tych większych rolników mało, tak? Ale ci duzi rolnicy, którzy nastawili się na produkcję mleka, na produkcję zbóż, ci rolnicy, na produkcję oczywiście również trzody chlewnej, ci rolnicy żyją tylko z tego i dziś te ceny się załamały i oni po prostu musieli wyjechać na ulicę, bo nakupili ciągników, nakupili kombajnów, Unia Europejska dała połowę, na drugą połowę trzeba było wziąć kredyt, tak? I dziś nie mają z czego spłacić i są jakby pod ścianą. I ja kiedyś mówiłem, że wyjadą duzi rolnicy teraz, z uwagi na to, że jeżeli spadnie opłacalność produkcji, oni nie będą mieli wyjścia. I to się dzieje, czyli cała tam wschodnia, zachodnia Polska już wyjechała na blokady. My podjęliśmy decyzję z panem Włodarczykiem Solidarności Rii, że łączymy wszystkich rolników w Małopolsce, ile się daje, apelujemy do wszystkich rolników, żeby przyjechali na pikietę pod Urząd Wojewódzki w Krakowie jutro na godzinę 11, tak? I przyjadą wszyscy? Znaczy, ja uważam, że pikieta ma na celu, wie pan, pokazanie, złożenie przez nas we wszystkich urzędach wojewódzkich w Polsce, złożenia przez nas petycji i zapowiedzenia, że jeżeli się nie zmieni sytuacja, no to będziemy musieli jednak dołączyć do kolegów i wyjechać ciągnikami również na ulicę, ale to jest problem, to jest rzecz jakby dalsza, bo musimy uzyskać pewne procedury, musimy pozgłaszać, także, że jeżeli to wszystko dogramy, to i sytuacja się nie zmieni oczywiście, to my też na pewno na ulicę wyjedziemy. Ale czy wy naprawdę wierzycie w to, że taka pikieta jutro pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie rozwiąże wszystkie problemy, bo pan mówi jeszcze o innych rzeczach, bo cały czas podnosi się argumenty, że rolnicy domagają się rekompensat za uprawy zniszczone przez dziki, do tego dochodzi kwestia zakazu uboju rytualnego i niskie ceny rynkowe surowców. Pan jeszcze mówi o innych rzeczach, czyli z tego można wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę te protesty, które się rozpoczynają, nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju, to jest co? To jest głos przeciwko całemu systemowi? To jest głos przeciwko polityce, jaką prowadzi Polskie Stronnictwo Ludowe, które prowadzi polskie rolnictwo do zagłady. Przypomnijmy rynek mleka, tak? Wchodziliśmy do Unii, kwotowanie mleka. Wykosiliśmy u mnie w mojej wsi w Lubczy na przykład. W każdym gospodarstwie była jedna, dwie krowy, tak? Dziś, proszę pana, jest może pięć gospodarstw, sześć, które mają krowy. Wykosiliśmy w pierwszym okresie wszystkie małe, drobne gospodarstwa rolne, tak? Bo jest kwotowanie mleka, bo są przepisy weterynaryjne, bo trzeba było płytki robić w stajniach. Okazało się później, że tego nie trzeba było robić, lepiej przeczytali przepisy nasi urzędnicy. I panie doktorze, dziś mówi się, że już nie będzie kwotowania mleka. I otóż rolnicy ze starej Unii Europejskiej dostaną rekompensaty za to, że się znosi kwotowanie mleka po wykończeniu polskiego rolnictwa, tak? Natomiast polscy rolnicy dostali po 80 groszy kary, bo mieli nadprodukcję w zeszłym roku. Wie pan to, gdzie jest polskie minister rolnictwa, tak? Znosimy kwotowanie, odcinamy kary, jakie były i mamy równe warunki, tak? Cały czas jesteśmy na traktowani gorzej, na gorszych warunkach niż rolnicy z Unii Europejskiej. Mówił pan o dzikach, tak? Też kiedyś ten temat poruszaliśmy. My proponowaliśmy ustawę, projekt ustawy przygotowaliśmy w Małopolsce, jeszcze jak ja byłem prezesem Izby Rolniczej,
że dzikie zwierzęta są własnością Skarbu Państwa. W związku z tym, kto powinien płacić odszkodowania? Poprzez wojewodę, poprzez ODR-y powinny być szkody likwidowane i odszkodowanie powinni dostać rolnicy ze Skarbu Państwa, a Skarb Państwa z myśliwymi niech się rozlicza swoją drogą. To nas nie interesuje, tak? Ale też jest problem z uwagi na to, że minister tego tematu nie był w stanie załatwić, nie był w stanie tej ustawy przeforsować, tak? Jeszcze wrócę do sprzedaży bezpośredniej, gdzie teraz się deliberuje, czy rolnik może 10 słoików dżemu wyprodukować i sprzedać, czy 5 słoików dżemu, tak? Zamiast uwolnić rynek, opodatkować podatkiem ryczałtowym, chłopie, produkujesz, spełnisz tylko wymogi sanitarne, bo muszą być spełnione, żeby jedzenie było bezpieczne i możesz sprzedawać na rynek i wprowadzać, płacisz podatek i nie ma sprawy, tak? Wie pan, dlaczego upadła ustawa w tamtym tygodniu w Sejmie o sprzedaży bezpośredniej? Dlatego, że polskie Ministerstwo Rolnictwa nie było w stanie udokumentować, jak ważna jest sprzedaż i że to będzie bezpieczne, jeżeli rolnik też ten produkt będzie mógł bezpośrednio sprzedać konsumentowi i zawetowało tą ustawę Ministerstwo Zdrowia. Ale sam pan pewnie słyszy i sam pan przyzna, że to, o czym pan mówi, to są bardzo poważne argumenty, bardzo, bardzo poważne sprawy i tematy. No i ja nawiążę jeszcze do tej jutrzejszej pikiety. Ona ma rozwiązać te problemy? Bo chyba raczej nie rozwiąże. No, wiemy, z perspektywy czasu... I rozumiem, że będziecie podejmować kolejne kroki, kolejne działania. Pytanie jakie? Znaczy, jutro podejmiemy decyzję po pikiecie. No, to ma być pokojowa pikieta. Tak. Pytanie, pokojowa czy w takim razie będzie pikieta, gdzie zablokujecie rzeczywiście drogi? No, mamy propozycję taką, rozważamy propozycję, żeby wjechać ciągnikami do Tarnowa, do Nowego Sącza i do Krakowa na następnym etapie. Oczywiście swoją drogą na zachodzie te protesty będą się jeszcze bardziej radykalizować, to nie ulega wątpliwości. Natomiast my uważamy, Solidarność przede wszystkim uważa, my się do nich przyłączyliśmy, bo przypomnę tylko związki zawodowe, mogą protestować, my jesteśmy organizacją branżową, tak? Ale przyłączamy się, zorganizowaliśmy się wszyscy w Małopolsce, było spotkanie w izbach rolniczych 2 tygodnie temu, gdzie wspólnie żeśmy debatowali na ten temat i uważamy, że najpierw należy zacząć od protestów pokojowych, od protestów spokojnych, nieuciążliwych, tak? Jeżeli minister nie podejmie działań, no to będą te protesty się radykalizować i te działania będą musiały być podjęte w pewnym momencie, bo co minister zrobi? No będzie spłacał kredyty za rolników? No nie będzie tych kredytów spłacał. Mamy problem z frankami, tak? Będziemy mieć problem teraz ze spłatą kredytów w rolnictwie, tak? Dobrze, mówi pan o tych działaniach, które powinien podjąć minister Sawicki. W takim razie tak po kolei, punkt po punkcie, konkretnie. Pana zdaniem od czego powinien zacząć? Czego się domagacie? Konkretnie. W tej chwili my mamy tych postulatów bodajże z 25 spisanych, tak? Natomiast... Pan reprezentuje producentów trzody chlewnej, może skupmy się na tym. Wie pan co, ogólnie musimy powiedzieć o całym rolno-spożywczym sektorze, dlatego że dziś, jeżeli stara Unia zaczęła handlować z krajami i gdzie obowiązuje embargo ze wschodem, tak, z Rosją, to polski minister powinien już w ubiegłym roku, bo już pani premier Merkel wypowiedziała się w telewizji, że nie może zakazać swoim producentom i przedsiębiorcom handlu z Rosją, ponieważ jest wolny rynek i wolność handlowa. Przedsiębiorca sobie może być co chce, tak? Już wówczas powinien polski minister zainterweniować, a teraz to już powinno się dawno stać, tak? Powinien zgłosić wniosek, jeżeli polska trzoda chlewna, polskie produkty nie mogą wchodzić na rynek wschodni i nawet Unia nie może od nas kupować, bo jak się okaże, że kupuje od nas, to Rosja zerwie znowuż umowy z krajami starej Unii, tak? W związku z tym myśmy powinni dostać rekompensaty jak najszybciej za utratę możliwości handlu polskich produktów, bo ten temat się będzie jeszcze pogłębiał, tak jak mówię, panie dyrektorze, to jest temat każdej dziedziny polskiego rolnictwa, tak? Bierność ministra Sawickiego spowodowała to, że w każdym segmencie rolnicy nie mają dochodu. I to jest duży problem, o którym trzeba rozmawiać i minister powinien podjąć radykalne działania. W całej tej rozmowie odnoszę wrażenie, że ma pan żal do rządu, konkretnie do ministra Sawickiego, że polski rząd, jeżeli chodzi o rolnictwo i rolników, zachowuje się jak normalny, klasyczny urzędnik, czyli wypełnia tylko i wyłącznie unijne procedury, a nie potrafi odpowiednio zalobbować i zabezpieczyć interesu polskich rolników. Tak. Panie doktorze, dokładnie to, co pan powiedział, mało tego. Ja tylko przypuszczam, że o to panu chodzi. Wysłuchając tego, co pan cały czas mówi w tej dokładnie. Rozmowie. Polski minister powinien cały czas lobbować poprzez również europosłów, którzy zajmują się, nie wiem, czy pan widział ostatnio w telewizji, bodajże 2 tygodnie temu posłanka
z Platformy Obywatelskiej, rynek się łamie, tak? Nie możemy handlować ze Wschodem, a posłanka z Platformy Obywatelskiej przygotowała projekt, Unia przygotowała projekt, jak używać rękawice, wyciągając gorące naczynie z mikrofalówki czy z piekarnika. Tak, wie pan, dziś potrzebujemy po tysiącu lat, gdzie polskie kobiety gotowały, tak? I wiadomo, że jak jest coś gorące, trzeba to wziąć przez jakąś ścierkę, tak, albo przez rękawice, to oni opracowują specjalnie taki system, żeby polska kobieta była bezpieczna i drugi ale projekt... Ale takich przykładów, to wie pan, że takie przykłady można mnożyć. To jest, a propos różnych rozwiązań, pan, to jest skandal. Unia mało tego, wie pan, co jeszcze teraz wymyśliła ta pani? I drugą rzecz, to żeby suszarki miały dużo mniejsze silniki, tak? I pani się wypowiada od razu z zakładu fryzjerskiego, mówi, proszę pana, to u mnie klient będzie musiał siedzieć godzinę, żeby mogła włosy wysuszyć w zakładzie fryzjerskim. Wie pan, to jest cyrk kompletny, ci ludzie są oderwani od rzeczywistości, wie pan. Jeżdżą do Brukseli, jak pan zauważył w poprzedniej kadencji, na lotnisku coraz to jednego sam gdzieś tam złapali, który nawalony wracał z obrad, wie pan. Jeżdżą do Brukseli, oni tam nie lobują. Oni tam jadą, wziąć pieniądze, posiedzieć, przespać się, bo tam czasami widzimy, że ludzie śpią, wie pan. Ale to myśli pan, że tak wszystkich można do jednego worka wrzucić? Wie pan co, w większości, bo ja uważam, że polscy parlamentarzyści w Unii Europejskiej powinni raz w miesiącu spotykać się z polskim ministrem i zapytać, co mamy załatwić dla polskiego rolnictwa, tak? No wędzenie wędlin weźmy, proszę pana. No tysiące lat, historia, tradycja, kultura, tak? W pewnym momencie nasi posłowie nie wpisali, nie wprowadzili zapisu, że to jest nasza historia, tradycja i kultura i nie możemy tego zmieniać. No to Unia sobie to zmieniła w sposób ad hoc, tak? Polacy tego nie potrzebują, tak? A Łotysze, że weszli dopiero co do Unii Europejskiej, nie śpią jeszcze, nie piją wody tam, dbają o swoje interesy, to zapisali sobie, że ich ryby mogą być wędzone na otwartej przestrzeni, przy drodze, na grillu, tak? Powiedział pan, że mamy cyrk. Pytanie, jak w tym całym cyrku nie zwariować, to już tak na koniec, zostało nam dosłownie 30 sekund. Wiem co, no ja uważam, że trzeba zmiany natychmiast ministra rolnictwa i trzeba na stanowisko ministra fachowca i nie członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo rolnicy zagłosowali teraz jeszcze na Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście pomogła ta karta do głosowania, o którą cały czas się spiera, wszyscy spierają, bo no, była źle instrukcja wprowadzona i to wprowadzało rzeczywiście wyborców w błąd, mieli listę numer jeden, ale ja uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe to są ostatnie wybory, kiedy uzyskało dobry wynik, bo w Proszowicach na spotkaniu w tamtym tygodniu, panie redaktorze, w kinie było 450 ludzi, tak? I wstał jeden rolnik, mówi tak, że proszę państwa, tu są w większości członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale mówię dość Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo doszliśmy do ściany. Powiem panu więcej. Najwięcej eksportujemy do Czech tytoniu, a w Proszowicach, proszę pana, całe stodoły, całe magazyny tytoniu leżą. A my za miliard złotych eksportujemy. Co robimy? Kupujemy tytoń w Afryce i eksportujemy go do Czech, tak? A nie sprzedajemy własnego tytoniu. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Paweł Augustyn, przewodniczący producentów trzody chlewnej i były prezes Izby Rolniczej w Tarnowie. Dziękuję, do widzenia państwu.